Witam serdecznie na kanale mojej EDC. Dziś zapraszam Was do odpakowania przesyłki od Senti Leatherwalk. Tu proszę bardzo, na potwierdzenie, że to właśnie od nich jest ta przesyłka. I od razu może przejdę do rzeczy. Oczywiście nie będzie to element mojego EDC, który będę nosił przy sobie, ale jest to coś, co pozwoli mi o moje EDC zadbać. Tu mamy, proszę bardzo, wizytówkę Senti Leatherwalk. To możemy na bok. Tu Paragon. To też na bok. I przejdźmy może do głównego elementu. Czyli proszę bardzo, deseczka z dwoma skórzanymi stropami do polerowania, do wygładzania krawędzi tnącej w moich nożach. Spójrzmy sobie, jak to się prezentuje. Tu mamy skórę o bardziej gładkiej frakturze. A tu już jest bardziej chropowata. No i tu widzę, że niestety, ale ta strona jest tutaj trochę gorzej spasowana, gorzej przycięta. Widzę, że skóra jest, ten kawałek skóry naklejony na deseczkę nie idzie tak równo jak tutaj po tej stronie. Nie zrównuje się z deseczką. Tutaj widać pewne niedociągnięcia, szkoda. No ale przede wszystkim mam nadzieję, że będzie to dobrze służyć, będzie się to dobrze sprawować. Do tej pory jeszcze nigdy nie ostrzyłem noży, nie dopieszczałem krawędzi tnącej swoich noży na skórzanym stropie. Będzie to dla mnie coś nowego, co będę musiał oczywiście opanować, nauczyć się i korzystać z tego, bo zdecydowałem się na ten zakup z tego względu, że to podobno bardzo poprawia właściwości tnące, że można sobie na tym spokojnie nóż podostrzać, nie trzeba używać od razu jakichś kamieni czy systemów ostrzących, więc z tego też względu zdecydowałem się na coś takiego. Jeszcze tak ogólne spojrzenie na samą deseczkę. Tu widzę uchwyt. Uchwyt ładnie jest wycięty, już tu wszystko jest ładnie wykonane. Można sobie brać i będzie można wygładzać krawędź. Dobra, ale na razie nie będę się za bardzo tutaj rozpędzał z tym. Trzeba będzie się jeszcze trochę podszkolić, może niekoniecznie akurat na Spyderco Roadie, może na jakimś tańszym nożyku od tego zacznę. Zobaczymy, jak to będzie mi wychodzić. Tyle z mojej strony na dzień dzisiejszy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tak jak zawsze zapraszam do komentarzy, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do usłyszenia.